Baczność! Kolejny odbicz! Mówicie jak to działa? Baczność! Na wprost raportu patrz! Baczność! Drużynami meldować, spocznij! Baczność, na prawo patrz! Czuwaj. Trupo instruktor, będzie
bohater mistrzostwo. Grupowanie. Stan. Obecnie 1, 5 minut. Kubaj? Czuwaj, duchu przewodniku. Drużyna wymiaru Sztopler melduje 33 kadr Fadzem Krzeczyncy na apelu. Stan 14 zgodny. Czuwaj. Czuwaj. Czuwaj, duchu przewodniku. Jest to grupa programowa, że się wydaje na stronę kontakt posłuszającej od 234 krajów przewodników, których na apelu. Stan 16, obecnych 14. Jedna w podobozie, jedna w budynku. Czuwaj. Czuwaj. Raport stop. Czuwaj. W ruchu potłachy harcmistrzu. Druh przewodnik Michał Misiak, harcerz Orli, melduje zgrupowanie na apelu rocznicowym. Stan zgodny. Czuwaj. Spocznij. Mogę to powiedzieć. Baczność! Druhy i druhowie, czuwaj! Czuwaj! Spocznij. Do maszty. Baczność! Sztandarowi, cześć! Poczet stąd. Drochy i drochowie, wybuchło powstanie. Długo zastanawialiśmy się nad tym, jak można by było uczcić ten dzień. Rozwiązanie pojawiło się nieoczekiwanie. Chcieliśmy teraz odczytać rozkaz. Rozkaz łącznika, który przyjechał do nas specjalnie z oblężonego miasta. Druhny i druhowie. 1 sierpnia 1944 roku godzina W stała się dla tysięcy mieszkańców Warszawy i całej Polski tą chwilą, kiedy nadzieja na odzyskanie wolności stała się realna. Rozpoczęło się powstanie. Nierówną walkę z najeźdźcą hitlerowskim podjęli żołnierze Armii Krajowej i ludność cywilna stolicy. Miało ono duże znaczenie militarne, ponieważ wojska radzieckie były tuż, tuż po drugiej stronie Wisły, na Pradze. Okupant zaskoczony atakiem w pierwszej fazie powstania poddał wiele swoich pozycji. Część dzielnic Warszawy była już wolna. Jej mieszkańcy czekali, by powitać kracające wojska radzieckie. Ale to była ówczesna nasza tragedia. Jeden okupant czekał, aż drugi oczyści mu przedpole ze zbyt przywiązanych do wolności marzycieli. Na nic się zdało, że u boku armii sowieckiej było polskie wojsko. Wynano na rzeź kwiat polskiej inteligencji, która mogła w przyszłości stać się początkiem polskiej państwowości. Dzieło rozpoczęte w Katyniu kontynuowano w czasie Powstania Warszawskiego. Efektem tych poczynań było prawie 50-letnia okupacja sowiecka w Polsce. Na pomniku ofiar Powstania Warszawskiego na cmentarzu pomorskowskim w Warszawie napisali Gloria Victis, chwała zwyciężonym. Chwała, bo ich ofiara życia pomogła w dążeniu do wolności następnym pokoleniom Polaków. Krew przelana przez powstańców warszawskich jest dla nas zobowiązaniem do dobrego zagospodarowania wolności w imię ideałów, za które oni ginęli. Pamiętajmy o tym przy podejmowaniu naszych codziennych, życiowych decyzji. Pamiętajmy o naszych rówieśnikach z Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Czuwaj!